Baczność! Proste dnia numer 8, łamane przez rzymskie 3, łamane przez Deresz, łamane przez 2020, z dnia 2 sierpnia 2020. Dzisiaj również obchodzimy rocznicę, zupełnie inną. Mianowicie jest to rocznica urodzin pani kierownik, pani Dari. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. To pani Daria. Gwiazda pomysłowości nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie zaśpiewa, a kto z nami nie zje tortu, niech go powie szczęście. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, niespodzianki od rana. Szwadron pierwszy tutaj jest głównie. Tamaryszki. Jeszcze mamy Tamaryszki. Boże, dziękuję. Życzę turnus trzeci, słuchajcie. Takich urodzin życzyłabym każdemu z was, żeby wyglądało i było tak sympatycznie. Bardzo dziękuję. Teraz wiem, co tak rano mi pachniało pięknie. Armia kadyla uczy się, prezes znowu wkurza się, galopować umiemy coraz mniej. Yo! Ruda znowu daje w kość, Dakar znowu mówi hop, masz talerze, załamują się. Yo! Na obiad zawsze spóźniamy się, ale i tak fajnie jest. Prezes idealny jest. Yo. Chociaż krzyczy na nas całe dnie, tereny każdy do przodu mnie. Innym szwadronom chętnie pomagamy wnet. Chociaż innym instruktorom też się krzyczeć chce, my i tak nie poddajemy się. Na pokazie mody wymiatamy wnet, gdy Posejdon i Wilma pokazują się. Redus zawsze burzy się, gdyż armia prezesa boi się. To urodzony przywódca jest. Jeśli wydaje się Państwu, że wiecie, jak w lesie spędzać czas, to proszę mi uwierzyć, że dziś odkryjemy las zupełnie na nowo. Las jaki jest, proszę się przekonać. Rejka, wędkarze, żeglarze czy kajakarze, idealne miejsce na wakacje. Jazdy konnej, a jest ich coraz więcej. Jak to jest, Michale? Wolisz jeździć po ujeżdżalni w kółko, czy jednak po lesie? Można powiedzieć, że ja jestem urodzonym terenowcem. Bardzo polubiłem wyjazdy w teren, również rajdy konne. Największym rajdem, w którym brałem udział, to był rajd w Gruzji. Natomiast mamy piękne tereny wokół naszego klubu, tereny Nadleśnictwa Różanna.
teatralno-satyrycznego będzie uśmiech. Ale uśmiech prawdziwy. Wybaczcie, ja może spróbuję rozpocząć jeszcze raz ten program, żeby po prostu pójść z kopyta, jak to mówią, bo jesteśmy tutaj, ja się dużo kopyt oglądaliśmy przed chwilą, pani nas oprowadziła, z kopyta. To, tak jak wspomniałem, tematem naszego programu kabaretowo-teatralno-satyrycznego będzie... No pójść... właśnie, wracam od znajomych i znajomych się dziecko jest wprost fenomenalne, potrzebne jest jak nocą, prawda, znakomitego. A wracając do mojego małego, o proszę pana, całkuję jak Kuratowski, a w szachach powiem samego Karamazowa. Mam także nałóg brzydki i z czym się nie kryję. Lubię pić i czasem aż nadmiary pić. Likworek? Co? Likworek. Grać bez pianika. Wybornie do wszystkiego ta miła kobieta. A! Ale co najgorsza! A czy pewnie się zgubię? Karty! Karty, jak własne życie w dziennicy lubię. Pół majątku zabrała ta namiętność dzika. Karte cwelby czy cwik? O, ja lubię cwika. My duże kapite, jaśnie panie. Toć grecka. Gdzie dwa brzuszki? Jedno w spodzie, drugie w górze. Bardzo proszę. Moczą panie, moczą panie. To mało znane. Czytaj baść. No, jak tam było? Bardzo proszę, moczu panie. Moczu panie, my wezwanie. Moczu panie, wziął. Niech cię czarci chwycą z taką pustą spowiedzą. Moczu panie, cymbał proszę. Jaśnie pana własne słowo. Milkwać, przebisz cholero. Moczu panie, opuść wszędzie. Coś tych kaforków trudno będzie. Powiadam mózgu we łbie za 3 grosze, siadaj! Siadaj, mówię! Siadam, zaopatrzona w wodę, bo po treningu. Widzę. A państwo co?
toczki. Jesteśmy na wyjeżdżalni. No ale proszę mi tu trzymać psa, bo ja tutaj... No, to teraz muszę wracać, bo się woła. Dziękuję. Ale nie pij sama! Co za mina dajemy? Integracja z publicznością. Awangardowo wam powiem, kroksy, skarpety i żółta kurtka, awangarda. Mina! A nie mówili mu, że będzie coś takiego? Praca królewna! To trzeba było sportowcem. Tak. Czas wstać! Jezu! Prosimy o przedstawienie swojej bajki. Szkoda! A ja w ten film oglądałem, nie? Teraz, teraz mamy. Tu mamy kadrę, która już padła.
Bajeczny, idealny, pozytywny, niesamowity, bombowy, śmieszny. Świetny to jest. Podziękujmy im za to.
każdy jej głos. Zawsze zwycięska, waleczna, rycerska, każda przygoda zabiera bandę. Zobacz sam, jak jesteś matką, z każdym da i siam. Bye.
Nasza będzie mokra. Julka, proszę i dla. Zobaczymy. Teraz się uczyłam. Ja uczyłam się już 8 lat. A pan Zbyszek? A czemu pan nie płynie? Pani Zbyszek, leci, weź! A niby ten plecak jest, jak jest biedny, to chyba umie.
dodatkowe obciążenie. I rozłóżcie ręce. O tak, i Titanic. O, jak ślicznie, jak ładnie. Dobra, nagramy, kto otwiera. Kto najbardziej głodny jest? Ja. Otwieram, ja to otwieram. Ale na chwilę. A, ładnie. Daj mi to. Otworzyć wam? Nie rzucaj tym. Czy ja mam picie? Nie wiem. No, ono jest zamknięte, także... You can play the hero.
karty. I dopingujemy, dopingujemy, poszły konie po metanie, słuchajcie, teraz zobaczymy, czy będą miały co jeść. Nie, trzy, no coraz lepiej. Następnie będą rzucali już wszystkimi workami do środka. Tak, nie łapiemy, jedną ręką, druga za grzywę, tak. No masz taki uchwyt. Też na dokładność jadą. Bez kusa nawet, z tempem pokonujemy. Lena na równoważnie, Natalia raz, dwa, trzy i trzy. Proszę bardzo, Lena na równoważnie, tak. I teraz wolta znowu w prawo będzie, znowu w prawo. Nikt nie robi w lewo. Na razie nie ma przewrotki, nie ma wywrotki, jeździ się nie rozstał. Teraz stację ma tam pod spodem, jeździ prawie się tam rozstał z koniem, ale odważnie, szybko skacze, bez zrzutki janinem. Tak. I slalomem między stopkami. I ostatnia prosta. Mikrofon mi coś odmówił posłuszeństwa do bryczki. I ostatnia prosta. Ruszyli z kopyta. Jeszcze kawałek, jeszcze i jest. Są na mecie. Brawo. Poszły. Pięknie pokonują obu nóż Cavaletti. Teraz zobaczymy. Jest. Zuzia, takie oko celne, trzema workami rzuciła do żłobu. Do wiadra, które jest żłobem w tym przypadku. I proszę. Tak, na dokładność. Na dokładność. Coś mi tutaj szwankuje ten mikrofon. I szybciutko. Zeskok, poważnie. Ala na równoważnie. Lena raz, dwa, trzy i cztery. I proszę. Już starczy. No tyle skoków, za dużo skoków. Ale uwaga, uwaga, i znowu wywrotka, słuchajcie, ale bez dyskwalifikacji, tak, wracają zawodnicy z powrotem, jeszcze raz dosiada, jedzie swojego rubaka i teraz już, oj, nogi się chwieją, ale idzie z lewej strony, lewej. I karmiła jeszcze, tu mam, słuchajcie, uwagę, że karmiła kostką cukru, super, tak. On się zbuntował, czy jeździec się zbuntował? I to, tak? Dobra. Szybciutko. Pisanka czeka na martwy towar. O, tam dosyć ostro poszło. Tak, wskoczyła Lila prawie sama z takim zamachem. Teraz tylko trzeba trzymać, żeby nie przeleciała na drugą stronę. I jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. I już, i zeskakujemy. Jest. I szybko do bryczki. I szybko, dziewczyny. Szybko, jedna z jednej, druga z drugiej. Idą, poszły. Ostatnia prosta jest najszybsza i jest, brawo. Jeden start. Poszły. Poszły. Trzy worka. No, jeden woreczek, to tak sobie, nie? Tak sobie. Z tym żarciem. Tak, o zobaczcie, no tu jest tempo, tu widać, że jest tempo. Malwina zeskakuje, która teraz będzie jeźdźcem, a która koniem, no to jest ciekawe. 3-4, Marcela będzie koniem, Malwina jeźdźcem, no tak, no to było dobrze, może zmieńcie się, co? Szybko, dawaj, szkoda czasu. Tak, w połowie się chyba zmienicie, co? Gdzieś tam, o, nie, drugi upadek. Wstawać, czas leci. Szybko. Oj, upadły madusny. Zmienić jeźdźca, zmienić konia. Szybko, zmieńcie się, nie? Dalej, dobra, szybko, no. Dobra, idzie lewej nogi. Volta w lewo. Do stacjonaty, tak, jeździ znowu, popędza swojego. Proszę, pod spodem. Góro, martwy Indianin. Kto martwy? Na martwego Indianina, szybciutko. Tak. Zoszka asekuruje. I slalomem. Ale uwaga, bo koń ma jeszcze tylne nogi. Tyła się z nogami. I proszę, szybciutko, do bryczki.
No niezłe tempo, słuchajcie, tu będzie dobry wynik, co prawda tam dało się żadnego worka wrzucić. Ostatnia prosta, jest, jeszcze kawałek, jest, stop. Zejdźcie z tego, zejdźcie, zejdźcie. Jeden worek widziałem, drugi, no to bardziej rzucał trzema workami, no właśnie. Bez sposób. Ale pójdzie, trzyma się lepiej. Nie, się! Wody chyba niewiele tam będzie, ale poszły. No nic! Teraz kto będzie koniem, kto rumakiem? Raz, dwa, trzy, cztery. Zosia będzie rumakiem, no proszę bardzo. Ale to nie był dobry pomysł chyba. Chyba to nie był dobry pomysł. Jeszcze raz. Jeszcze raz, tak? Chyba lepiej by było, jakby się zmienili. Swift trwał. Z prawej nogi, idą do stacjonaty. Jeszcze kawałek i teraz. Dziewczyny z wozu, już. Pan Krzysztof zakarał, że nie chciał z nami się bawić, się z nami upabrał. Pan Krzysztof prezentuje teraz błotny styl. Słuchajcie, bardzo dziękujemy wam wszystkim za wspólną zabawę. Podaję pierwsze pytanie do szwadronu czwartego. Podaj wymiary przeciętnego konia, czyli takiego o wadze około 450 kg. Wysokość w kłębie to może być 1,65 m. Tak. Ilość spożywana przez konia zależy od wysiłku konia. Siana powinien spożywać 10 kg. Wody 55 litrów dziennie. Bo nie 5 litrów, jeszcze gdyby było 50, to byśmy uznali. Mówi się, że około 40, oczywiście 50 też byłoby ok, ale 5 to jednak trochę za mało. Ma to pole z przodu, pod kątem 35 stopni. Co? 35 stopni ma martwe pole pod sobą jakby, z przodu. Z tyłu ma pod kątem 35. I ma z tyłu też pole ślepe. No. Martwe pole. Z przodu wiedzie na wprost Bartowira, nawet może usiąść człowieka ze 4 km. Jak postępujemy z koniem? Na przykład jak rano wchodzimy, żeby wyczyścić konie, to na przykład powiedział, nie śpi się. Podczas wchodzenia nie wchodzimy bez żadnego... Najpierw wymawiamy na przykład imię konia, na przykład jak kucyki stały gdzieś na stanowiskach, to najpierw mówimy imię na przykład Olimpia. Jak się koń nas zwróci uwagę, to wtedy wchodzimy. Nie.
szlufkowy wpięte, jedna szlufka nie zapięta. Mały. Wędzidło wpięte prawidłowo, ale tak samo jak w szwagrodzie. Nie jest kreda i tablica. Wyniki są umiejscowione na tablicy. Miała reprezentacja szwagrodu. Szwagrodu! Wszystkiego, żebym się spocił, gorzej jak to wszystko warto. Ja się zastanawiałam, kto to był tą pierwszą osobą. Mianuję cię, a
Amazonką Klubu Jeńskiego DRS i wszystkich nauki. Dziękuję bardzo. Do pana Zbyszka, pan Zbyszek. Zadek pocałuj. Co? W zadek pocałuj. Nie za dużo do godziny. A kogo? Wszystkich odwróciłam. Spoko ma pana twarzy. Przodem. No do opisu. Prawa rączka w górze, tak, ale tu będę, słucham. Ja, kierownik obozu jeździeckiego DRS 2020, nieuroczyście ślubuję tępić i gnębić wszelkie przejawy agresji i nieposłuszeństwa, a w szczególności tępotę, głupotę i nieposłuszeństwo, egzekwować od młodych jeźdźców, a w szczególności spoufalać się z kadrą oraz instruktorami, a jeszcze szczególnie ze wszystkimi końmi. A czekaj, to suche miejsce musi być. Suche. To właśnie o to chodzi. Ulżyj sobie. No dobra, proszę. Dziękuję. Uciekaj ochrzczone. Olej do cycku, pani. Nawet pozwolę, słuchajcie. Żeby nie nagrywać, odsuń się ode mnie. Kubka była najlepsza. No. Pizza przyjemna. Ja nigdy nie, byłam wczona. Plus jeszcze następ na ciebie. Ale jest jakiś plus, przeżyłam to. I dostaniesz pizzę. Wiesz, że ci nagrywa? Ja nie dostanę, bo nie mam kasy. I kasy nie chcieli dać. A co, złoto jest kasa?